zmierzamy w kierunku miejscowości Gnieżdżewo, kolejnej miejscowości w gminie Puck. Jest to bardzo ładna, zwartą zabudową wioska. Za chwilę spotkamy się z panem sołtysem i porozmawiamy sobie o tym, jak się żyje w Gnieżdżewie. Witam pana sołtysa. Jak to miło spotkać się w miejscowości Gnieżdżewo. Panie sołtysie, proszę mi powiedzieć, z czego Gnieżdżewo tak naprawdę jest popularne, albo z czego słynie, co jest fajnego w tym Przede wszystkim Gnieżdżewo słynie z dobrych ludzi i to jest nasza największa siła. To super. A jeżeli mamy mówić o jakichś produktach lokalnych, no to nie możemy nie wspomnieć o sękaczu, który jest produktem tradycyjnym, smacznym, wyrabianym według starej receptury. No i są miejsca w Gnieżdżewie, gdzie jeszcze takiego porządnego sękacza można kupić i cieszyć się nim nie tylko przy okazji święta, ale także jak ktoś lubi, to codziennie nawet. Świetnie, no ale macie też szkołę w Gnieżdżewie. Zgadza się, mamy szkołę podstawową, która niedawno przeszła termomodernizację. To jest fajny budynek, z którego korzystają nasze dzieci. Wiadomo, że jeszcze parę rzeczy tam jest do podszykowania, można tam z dyrektorem na ten temat rozmawiać. Mamy trochę terenów rekreacyjnych, nasza perełka nad stawem, o którą wciąż dbamy, staramy się, żeby ona była odświeżona. Mamy kilka pomysłów na ten rok, które też będziemy realizowali. No jest ścieżka rowerowa, która łączy Gnieżdżewo z resztą gminy i to jest też bardzo popularne, nie tylko wśród mieszkańców, tak, ale i turystów także, tak. No i stoimy przed budynkiem pięknym straży, ochotniczej straży pożarnej, a gmina Puck siłą w straży. Zgadza się, to jest bardzo fajna organizacja, która prężnie działa w Gnieżdżewie. Ja też jestem od zeszłego roku członkiem ochotniczej straży pożarnej. Jak widać, budynek przeszedł już modernizację, mamy nową halę garażową, która mieści nowy samochód. Szykujemy się powoli gdzieś tam w planach do termomodernizacji takiej kompleksowej całego budynku, bo to nie tylko to zaplecze techniczne, ale też sala, która jest wykorzystywana przy okazji wydarzeń kulturalnych, społecznych. To jest bardzo potrzebne. Panie sołtysie, a proszę mi powiedzieć, a co tak naprawdę jeszcze tak bardzo byście chcieli, żeby w Gnieżdżewie się pojawiło? No to są takie tematy związane z taką podstawową infrastrukturą. Ciągle jeszcze borykamy się w niektórych częściach miejscowości z odwodnieniem. No to jest tak. Gonimy w dalszym ciągu utwardzanie ulic, staramy się już z tych szutrów wychodzić i pójść w stronę jakichś twardych nawierzchni. No to są takie rzeczy podstawowe, od których trzeba zacząć. No i staramy się też pilnować tej infrastruktury, która już jest, żeby ona też nie popadła w zrujnowanie. Super. A czy taka jakaś inwestycja by wam się przydała, coś, nie wiem, jak na przykład jakaś rozbudowa szkoły, czy to wystarczająca jest ilość? Sądzę, że biorąc pod uwagę to, że Gnieżdżewo w dalszym ciągu się rozrasta, mamy coraz więcej działek, coraz więcej budynków powstaje, to jest kilka budynków rocznie, które są zasiedlane przez nowe rodziny, i w szkole robi się powoli ciasno. Na pewno trzeba by pomyśleć nad tym, żeby udostępnić trochę więcej miejsca dla tych dzieci, żeby nie było tych dwóch, trzy zmianowych historii, które są zawsze jakąś tam uciążliwością dla rodziców, dla dzieci również. Rozumiem, czyli w perspektywie by trzeba było ująć również jasne, planie jak najbardziej, jakichś takich rozwoju inwestycji gminnych również i szkoły. Oczywiście. Super. Świetnie. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Dzień dobry. Jak to miło widzieć uśmiechniętego mistrza cukiernictwa i z takim pięknym sękaczem. Gnieżdżewo jest znane od lat z wypieków sękacza. A jak długo pan ma firmę? 5 lat minęło w lutym, a pomysł zrodził się z 16-17 lat temu, żeby otworzyć firmę. Super, to bardzo ważna sprawa. Myślę, że to też dodaje właśnie takiego pozytywnego rozgłosu dla miejscowości, prawda? Na pewno. Na pewno. No i przede wszystkim smaczne ciasto, smaczny sękacz. Czyli rozumiem, że mogę kupić ten oczywiście i zabrać go. Super, tak go zabieram. Proszę.